Czy wiecie, że statystycznie ryzyko śmierci w czasie jazdy motocyklem jest 30-krotnie wyższe niż w czasie prowadzenia samochodu? Nie o 30%, a 30 razy wyższe. Z doświadczenia wiem, że często wybieracie kurs nauki jazdy tylko pod kątem tego, aby zdać egzamin. Nasze doświadczenie z kursu nauki jazdy autem to nam podpowiada. Ponieważ często i tak niewiele na tych kursach nas uczą, a często skupiają się tylko na samym egzaminie. I stąd bierze się problem w przypadku wyboru kursu na kategorię A, czyli kategorię Na motocyklową. lewo na skrzyżowaniu. Najczęściej idziemy na kurs tam, gdzie bliżej lub po prostu tanio, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jednak nie to samo co kurs na auto. Zdanie egzaminu, nawet za pierwszym razem, nie jest w żadnym wypadku gwarancją umiejętności jazdy motocyklem. Doskonalenie techniki jazdy na motocyklu to proces długotrwały i złożony. Osobiście ja już uczę się 40 lat. Każdy motocyklista, a szczególnie ten, który niedawno ukończył kurs prawa jazdy, powinien wybrać się na szkolenie techniki jazdy i Dokładnie, a skonfrontować jeśli swoją rozpędzę wiedzę z wiedzą pochodnie instruktorów na techniki środek, jazdy. nikt nikomu drogi nie Często powie. spotykam się po naszych Nie po szkoleniach znakach ze pytania. stwierdzeniem, że przez 5 godzin dowiedzieli się więcej Maestro, i nauczyli potrzebuję się więcej dostępu niż może przez 15 dowolnego, lat jazdy na motocyklu. najszczędniejszym Nie wariantu są to stwierdzenia organicznego, jednostkowe. bo po prostu Spotykam lepiej. również na swoich szkoleniach Dlatego nauki jestem. jazdy osoby, Muszę które po zmieniać 10 to, co latach później jazdy zmieniać, bez uprawnień tak by decydują się, aby w rzeczywiście sposób legalny może tak było. poruszać się na Na motocyklu. pewno I zabrałem je z oni po lewego kola. 3-4 godzinach Najlepsze szkolenia kole. nauki Moja jazdy rada to zaczynają w się takiej sytuacji zastanawiać, jak to szybciej możliwe, prowadzenie że im kola udało się tyle prawo lat i przeżyć podtrzymać na drodze przy wcześniej tak przejazd. niskich Pamiętaj przed umiejętnościach. ruszeniem. To jest Dlatego bardzo polecam niebezpieczne nasze i szkolenia, stresowe na w których rezultacie. dostaniesz odpowiednie podstawy wiedzy, Mój nogi jak rozciśnij. siedzieć na motocyklu prawidłowo, jak pracować wzrokiem, czy jak w sposób świadomy korzystać z przeciwskrętu. Ktoś powie, że to banał. Moje doświadczenie jako instruktora techniki jazdy mówi zupełnie coś innego. Szkoląc w 2020 roku polską policję, która przesiadała się na nowe motocykle BMW R1250RT, miałem możliwość przekonania się, jak niski poziom szkolenia jest w Polsce, jeżeli chodzi o naukę jazdy. Tak jak mówiłem wcześniej, szkolenie tylko pod egzamin to często brak wyobraźni instruktora, który prowadzi takie szkolenie. I najczęściej traktuje to szkolenie jako wypożyczenie motocykla, nie uwzględniając podstaw techniki kierowania motocyklem. Pamiętajcie, statystyki są nieubłagalne, więc namawiam do doszkalania się po kursie. Ryzyko śmierci w czasie jazdy motocyklem jest 30-krotnie wyższe niż w czasie prowadzenia samochodu. Nie o 30%, a 30 razy wyższe. Pamiętajcie, polecam nasze szkolenia, Robert.